Nieznana historia świata, Łukasz Kulak. Witam Państwa bardzo serdecznie. Chciałbym zapowiedzieć materiał, który ukaże się już w najbliższy poniedziałek, 28 sierpnia. Będzie to bardzo ciekawy wywiad. Po raz kolejny gościł u mnie Igor Witkowski i rozmawialiśmy o tajemnicach III Rzeszy, o poszukiwaniach wiedzy tajemnej. Poszukiwania te były bardzo szeroko zakrojone. Naziści, to znaczy Niemcy, dostali się nawet do Tybetu, gdzie badali pradawne księgi tybetańskie, gdzie odnaleźli opisy czy nawet rysunki pojazdów latających, które znajdowały się w takiej ogromnej księdze, która nazywa się mianem Kanjur, który podobno znajduje się w Polsce na Uniwersytecie Jagiellońskim. Tam w tych księgach zapisane zostało działanie tych pojazdów, oczywiście tak zwanych Wiman. Oczywiście język, jakim posługiwano się w tych tekstach, to był język, powiedzmy, nietechniczny, natomiast on mógł być przetłumaczony bardzo łatwo na taki właśnie język naukowy, co zresztą Niemcy zauważyli bardzo szybko. I to oczywiście zbiegło się z rewolucją technologiczno-naukową, jaka dokonywała się właśnie w czasach III Rzeszy, bo przecież Niemcy są kolebką fizyki kwantowej, to oni pracowali nad antygrawitacją. Pierwsze badania, które były prowadzone nad chociażby separacją pól magnetycznych, były prowadzone przez Pasquala Jordana, który gdyby nie współpracował z Luftwaffe między innymi, to dostałby za te badania Nagrodę Nobla. W rozmowie poruszyliśmy również temat Arki Przymierza Świętego Graala. Jest to niezwykła historia, niezwykle ciekawa, pokazująca, że tutaj chodziło o jakąś technologię, którą naziści prawdopodobnie przejęli, ale nie do końca wiadomo, jak to mogło się stać i w jaki sposób oni w ogóle doszli do pewnych rzeczy, dlatego że jest to temat, który wciąż pozostaje w dużej mierze jednak tajemnicą. Natomiast po opisach tego, czym była Arka Przymierza, czym był Graal, bo Graal był częścią Arki Przymierza, można wywnioskować, że tu chodziło jednoznacznie o jakąś technologię, być może technologię pozaziemską. Tego do końca nie jesteśmy dzisiaj w stanie z oczywistych względów ustalić. Natomiast pod względem takiego myślenia, powiedzmy, otwartości na nieznane, nowe rzeczy, Niemcy tutaj wypadali pod tym względem bardzo dobrze. Niemcy również przecież dotarli do Ameryki Południowej i badali ten kompleks prehistoryczny, czyli chodzi tutaj o Puma Punku. Ich zainteresował ten temat, ponieważ jak wiadomo, jak już niejednokrotnie mówiłem, z Puma Punku związany jest biały lód, który pasował akurat tutaj nazistom, Niemcom do ich koncepcji rasy aryjskiej. Natomiast oni zainteresowali się również tym, w jaki sposób te bloki zostały wykonane i oni, wydaje się, że mieli takie odczucia, że to nie była, że twórcami tych bloków nie była żadna ziemska cywilizacja, więc temat jest niezwykle ciekawy, wciąż mało znany, przecież również Niemcy podczas wyprawy tutaj do Tybetu natknęli się na historię białego ludu, który bardzo ich zafascynował. Więc temat jest naprawdę arcyciekawy. Mój rozmówca Igor Witkowski długo zajmował się badaniem tych wszystkich niezwykłych zagadnień, które są związane z rozszyfrowywaniem przez Niemców
tej pradawnej wiedzy. Bardzo, bardzo serdecznie zapraszam więc na poniedziałkowy wywiad. Teraz to już wszystko ode mnie. Dziękuję za uwagę.